Niech was nie dziwi kolejka przed radiem. Czasem Lucyna trzeba poczekać, no. Nareszcie zadzwonili. Lucyna nareszcie. Lucynko nareszcie, powiedz, kogo budzimy, no. Mojego męża, Marka. Proszę cię bardzo. Męża Marka, z jakiej męża okazji? Lucyny, wszystko. Ukradli mu punto. O Jezu, no. I to jest takie śmieszne? Żona, nie śmiej się, jak to punto mu ukradli, jego ulubiony samochodzik. Jaki kolor, powiedz? Niebieskie, stare punto w Lesznie. No idealnie, no. Ale dzień dobry, panie Marku, młodszy aspirant Jan Koń. Dzień dobry, witam serdecznie. Panu tutaj to niebieskie punto zginęło, prawda? To pan jest tutaj, dobrze się zadzwoniłem. Dzień dobry, tak. Dzień dobry, proszę pana, bo wy żeśmy znaleźli ten samochód, proszę pana. Znaleźliśmy ten samochód i on normalnie, wie pan, jest wystawiony w internecie na sprzedaż. Bardzo bym się cieszył, jakby ta sprawa już była zakończona, bo nie chce mi się, znaczy nie chce mi się, nie chciałbym opłacać czegoś, czego nie mam, a niestety muszę opłacić OC. Rozumiem, jasne. Na ile pan wycenia wartość samochodu, proszę pana? Na ile wyceniam ten samochód? No tak mniej więcej. Nie wiem, na ile go wyceniam, maksymalnie 1000 zł może był wart. Rozumiem, no widzi pan, to oni go wystawili za 2,5, to już jest podejrzane. Wie pan, to jest, tak to wygląda. Wie pan, bo my szykujemy taką policyjną prowokację, to będzie, wie pan, taki zakup kontrolowany. Proszę pana, my się umawiamy z panem na wizytę, pan idzie jako klient, funkcjonariusz po cywilnemu idzie do sprzedającego i normalnie kupujemy ten samochód. Tylko pytanie, czy pan by miał 2,5 tysiąca złotych, żeby zapłacić temu, co sprzedaje? Może by mi miał, tylko nie wiem, czy ja na to chcę iść. A po drugie, to będzie problem, bo ja pracuję i nie mam mnie praktycznie przez całe tygodnie. Jasne, bo wie pan, my jesteśmy po wstępnej konsultacji z małżonką Lucyną i ona mówiła, że 2,5 koła ona może wyskoczyć, żeby się tylko ta sprawa z tym punto wyjaśniła. Bo mąż chodzi po domu, o niczym innym nie mówi, tylko że to punto, punto. W takim razie, jeśli żona się na to godzi, no to ja myślę, że też... pójdę na to. Idziesz to, no, widzisz. No, także wykorzystaj tę sytuację, kiedy żona na wszystko się zgodziła. Dobrze ci radzę. A słuchacze Radia RMF Max gratulują ci zimnej krwi w sytuacji, gdy w grę wchodzi twoje ukochane, niebieskie punto. Lucyna, wychodź z mora! Ale Lucyna, patrz, 2,5 tysiąca na punto stare jest, a 500 zł na torebkę nie ma nigdy, co? No, dzień dobry, kochanie, tak się cieszę, że cię słyszę rano. Dzień dobry, kochanie. No proszę, proszę, jak miło, jak fajnie. Słuchaj, z całego serca ci życzymy, żeby się odnalazło, bo słyszę, że wartość sentymentalna jest. Już trochę minęło. Ale to trzeba Lucynę zapytać. Lucyna, jak wspominasz to niebieskie punto? Czy tam coś było robione, coś się działo w tym niebieskim punto? Co było, przepraszam? Ciemne szyby. O, słuchaj, jakby się nie znalazło, ciemne szyby muszą być w tym nowym, nie? No. Trzymajcie ciemne się, wszystkiego szyby, dobrego, Marysku. Cześć. Dzięki, chłopaki, dziękuję ci, kochanie, za fajny, wspaniały poranek, tak powiem. Dawaj, nie udawaj. Maciek Rok i Irek Jakubek. Aha! Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Hity na maksa.